kolejnym odcinku przebudowy Schalke na moim kanale sezon numer 6 i postanowiłem, że jeśli w tym sezonie powalczymy o mistrzostwo, nie awansujemy do Champions League, to kończymy tą przebudowę, ponieważ moim zdaniem też nie ma co przeciągać tych przebudowy. Jeśli nam po prostu nie idzie, nie ma jakiegoś znaczącego progresu, no to po co? Widocznie trzeba to zakończyć i zacząć nową, bo jeszcze jest wiele klubów do przebudowy. Zostawcie łapkę w górę, co najmniej 20, suba, jeśli wam podoba się mój kontekst, zostaw komentarz, zapraszam Discorda, Instagrama, wszystko macie w opisie. Jeśli chodzi o mój skład, to myślę, może kogoś na pewno na środek obrony. Pomoc jest nawet spoko, a tak no zobaczymy, czy Traoré zostanie, czy też nie, bo mam jakieś myśli, żeby go sprzedać. Może sprzedamy Levelinga. Musimy też trochę hajsu uzbierać, powiem wam. Przejdźmy do naszego składu. Cesco, Nara. Bebu będzie odchodził, bo go sprzedam za 15 baniek. Leveling, Nara. Nie potrzebujecie. Zostajesz Eger na wypożyczeniu. Diawara, Agu, Tunaringa, Dardaj, Buskoj, Ciao, Collins. Będziemy chyba zbierać trochę hajsu. Takiego Collinsa możemy też sprzedać. No i chyba to tyle. Hoffman, Sunima. Mamy dużo tych bramkarzy. Tespsza jest na liście. Jeśli chodzi o kontrakty, Bebo odchodzi, Frajs. Tak naprawdę wszyscy mają kontrakty, wszyscy mają umowy. Zobaczmy, czy są w ogóle zadowoleni. Bardzo nieznane. Zadowolony Diawara. Ty mi tam nie zależysz na tym, żebyś był zadowolony. Chodzi mi o tych najważniejszych piłkarzy, ale widzę, że są zadowoleni. Dobra, więc tak, mamy 56 milionów, mamy obniżyć wynagrodzenie. No dobra, rozwój młodzieży, wiadomo, najważniejsze. No ale chcę coś wygrać i nie wiem, czy pójdę w młodzież. Piłkarza na pozycji napastnika, półfinał Ligi Europy, granice Europy. O, to fajnie, myślałem, że w konferencji. Zakończ sezon. No, cele takie spoko i tak mam... Powiem, że jeśli chodzi o środek obrony, no Timber był fajną opcją, ale mnie nie stać. Guardiol, myślę, że opcja numer 1 na ten moment. Tutaj myślę, jeszcze tutaj badam tych piłkarzy, Martineza, może jeszcze Akanji, Kamara do środka pola, Baku by fajny na prawą pomoc. Patrzę, co tu w ogóle mam za piłkarzy. Jakiś jest Regen, może dobry, Kone, zaproponowany mi w komentarzu. Naprawdę fajny, ale chyba... drogi, nie mam pieniędzy, a po drugie środek polek spoko, myślę. Alisada, Maldini, Isco stwierdziłem, że może go za darmo podpiszę sobie. Fernando, może właśnie Fernando będzie naszą opcją rezerwową na bramkę, choć też sporo kosztuje. Miał mega sezon ostatni, no najwyżej Pablo Moreno, który miał fajny sezon w Arminii, był wypożyczony z City do Arminii. Raspadori, Alvarez, tutaj jeszcze Capado albo Sebastiano Esposito. To w ogóle był mega transfer. Albo Nunes, Okafor, Jimenez, Macias, Adeyemi, Mecha, jeszcze Burkhardt. No i Draxler, który do nas przyjdzie zaraz za darmo. Chyba to dlatego nie podpisze Isco. A sprawdźcie sobie, ile bym musiał zapłacić za Sebe Esposito. W ogóle jestem ciekawy. Wymiana piłkarzy. Dam Traorę. I dorzucę wam dychę. Jestem ciekawy, co na to Bayer. Oni są za do... Są 49 milionów, chyba was Pan Bóg opuścił. Dam wam 15. Wiem, że Traorę kupiłem ostatnio, ale... 38. Dla mnie to jest przesada, no nie sprzedam... Nie kupię piłkarza za tyle pieniędzy. 34, no proszę. Zobaczymy, czy zejdą do 20. Ja nie dam więcej niż 20 i Traorę. Oni to jeszcze muszą przemyśleć. No spoko, ja wiem, że muszę kupić obrońcę. No dobra, więc ja trochę przesymuluję i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, więc tak, przyszedł do nas Draxler. No, już słaby jest, ale zawsze się przyda, myślę. Damy tylko za tu.
nie ma drugiego napastnika. Julian zawsze się przyda naszej drużynie. Dostałem ofertę od odpowiedź dostałem ze Esposito. 32 miliony, co? I Traore, no chyba was trochę happy. No zobaczymy jeszcze raz, jak to pójdzie. Dam 22 miliony. 32. Ta Esposito jest waszym zdaniem tyle warty. No im też, ale bez przesady. 27, proszę, ale zeszli. Dawać panowie, 22 i mamy Esposito. No i dobra, mamy sobie Esposito. Trochę powiem wam, że to jest transfer mój, bo chwanek Interu, który jakoś nie idzie mu w bazy elit, ale bardzo chciałem tego napastnika, stwierdziłem, że Sebastiane, wiem, od Traore jeden sezon go odrzucam, no ale jakoś nie zaimponowałem mi tamtym sezonie. Esposito miał naprawdę fajny sezon, popatrzyłem na jego statystyki w Bayernie. No i Esposito do nas dołączy, spoko. I teraz wam powiem tak, idziemy po Guardiola, muszę mieć obrońcę. Czy będzie mnie stać, no to się okaże, no raczej nie, ale 34 miliony mam. Ale po to jest pan Draxler, żeby zbić cenę. 12 milionów. Isco sobie podpiszemy. A może innego piłkarza zaproponuję? Kogo tu mamy? Chyba nie mam. Środkowy obrońca. Dobra, Dardaja zaproponuję. 70 milionów. No dobra. Nierealny transfer będzie. Mogę się założyć, że nie kupimy go. Dobra, nie ma co nawet tutaj. Poszedłem po Esposito. Chciałem skupić obrońcę, ale to ja. W ogóle zobaczmy sobie statystyki Seby. 53 szybkości. Świetna kontrola, przyspieszenie. No spoko. Myślę, że Esposito może być mega wzmocnieniem naszego napadu. Czyli tak naprawdę nie mamy drugiego napastnika. Zawsze możemy z Bauera zrobić napastnika, ale to raczej jest niepotrzebne. Idę po Kandziego. Kandzie jest trochę tańszy niż nasz Gwardian, trochę tańszy. No myślę, że może kupimy go za 38 milionów. 39, co? No i tu już jest pole do popisu, bo zejdziemy do 36. I oni się zgadzają, więc Manuel Akanji, myślę, że to jest naprawdę fajna opcja na obronę. Nie tracimy nikogo z obrony, bo Dardaj zostaje, Vuskovic zostaje. Kluczowym będziesz, a bądź Akanji kluczowym, 3-letni kontrakt, spoko. 38 baniek, premii dostaniesz. No i mój klient na inne zarobki, ale dołączył. No i myślę, że to okienko jest fajne. Akanji. Szybki, skoczny, przechwyty, reakcje. Naprawdę moim zdaniem mega transfer. Przejdźmy sobie do składu. Dardaj, Akanji. No i tak to będzie raczej wyglądało. Traxler, Tia, Engelstein, Matondo, Secko, Vučković. Levelinga tu damy. Nie damy tego. On jest lepszy. No i chyba to tyle. Nie, dobra, ja podpiszę sobie jeszcze tego Isco za darmo. Za darmo to trzeba brać. Za darmo dają, trzeba brać. Jest Isco. Czego zapiłem? A, Isco. Jak Raul pod koniec kariery przeszedł do Schalke z Realu. Zapraszam Isco. Myślę, że to może być fajne wzmocnienie. Pomimo tego, że stary jest, ale to naprawdę myślę, że fajny transfer. Dam go na ławkę, pyk. No i mamy Isco. Mamy Isco i myślę, że jest super. Zobaczmy na Isco. Nadal ma mega umiejętności ofensywne, więc naprawdę spoko transfer. Idziemy na ławkę. Draxler, lubię cię, ale nie możesz tu być. No i będę jeszcze zbierał fundusze na napastnika, wam powiem, bo muszę mieć drugiego. Jakiś młody Niemiec, talent. Adeyemi. Paulo Moreno mu kupił. Fernando bym kupił, nie stać. Bartosz Białek to chyba 20 tysięcy milionów warty. To może Bartosza Białka. Pablo Moreno. Moreno miał dobry sezon ostatnio. Zobaczmy tego Moreno. Hiszpańska fala.
Właśnie terminiony wart. Mam kogoś, kogo... Lewinga bym mógł dać City. Bardzo realistyczne, na pewno go wezmą. 16 banik plus Jamal, Jamie Leveling. Oni by chcieli Wuskowicza. No Pep, ja ci nie dam Wuskowicza. Ja mogę ci co najwyżej dać pomocnika gdzieś. Masz Diawarę. Ja myślę, że Diawara to jest super piłkarz do City. 20 milionów. Oni chcą 20 milionów. Dobra, to jest mało. 17. 18. Dobra, 18. I teraz zrobimy taki myk. Sprawdzimy, ile, za ile kupię Bartosza Białka. Białek też chyba na podobnym poziomie, w ogóle już miałem wcześniej przeskautowanego. Ale tu widzimy, że nie jest przeskautowany. Bartosz Białek. Dajmy 3. Mamy 15, tak zachowawczo. Zmarnowaliśmy czas, czyli jakby był wart 30. Dobra, Jolko. Ja chcę tego. Pablo Moreno. Myślę, że to fajny piłkarz z ławki. W tamtym sezonie w Arminii na wypożyczeniu miał chyba 13-14 goli, więc myślę, że to było naprawdę mega. I resztę piłkarzy sprzedawał, ale myślę, że to już nasz ostatni ruch transferowy. Będziemy się widzieć na półmetku. Półmetku tego sezonu. Mam nadzieję, że Schalke osiągnie wszystko, co bym chciał, by osiągnęło. Pablo Moreno wentruje do naszej ekipy. 3 transfery, myślę, że spoko. Zobaczmy na Moreno. Fajne przyspieszenie, dribbling, wykończenie. Damy go na ławkę. Seskonarka, Pablo Moreno. Zobaczmy jeszcze, czy coś możemy rozwinąć u naszych nowych piłkarzy. Na przykład Esposito, plan rozwoju, 24 lata. Tutaj widzimy, że praktycznie długo będziemy czekać, ale napastnik kompletny by się przydał jemu. Myślę, że Moreno by się sprzydało. Plan rozwoju też przydałby się plan rozwoju. Tu widzimy, że strasznie długo będziemy czekać na tym rozwój. Praktycznie tutaj już nie ma co rozwijać u Moreno. A u tego też nie będzie co rozwijać, u Akandziego. No dobra, ja się z wami teraz będę zwijał. Kończył na chwilę i będziemy się widzieć na półmetku sezonu. Jesteśmy na półmetku sezonu, jesteśmy na 6. miejscu. Nigdy na połowie sezonu w Bundeslidze nie zajmowaliśmy tak wysokiego miejsca. Tracimy bardzo mało punktów do Ligi Mistrzów, ale widzimy, że Lipsk bardzo odjechał w tym sezonie i raczej o mistrzostwo nie powalczymy. Chciałbym powalczyć chociaż o drugie, trzecie miejsce. Wtedy jeszcze nagra na pewno 7. sezon na razie. Jeźdź najgorzej. Liga Europy. Wygraliśmy grupę, więc jesteśmy w następnej rundzie. Tutaj runda wstępna nie dla nas, jest tylko następną rundę. No i jeśli chodzi o klasyfikację strzelców, nie ma naszego żadnego zawodnika, jest Angelino. I zobaczmy na statystyki. No Sebastian Esposito na razie wygląda na mega transfer. 13 goli na półmetku sezonu, ale Moreno 6 goli w 12 meczach też wygląda na bardzo dobry transfer. Czyli udało mi się kupić dwóch fajnych napastników. Jeśli chodzi o pomoc, o asysty, Ferreira zalicza kolejny fajny sezon, 7 asyst. Aronson ma 4. I tak to wygląda na półmetku sezonu. Ja się z wami widzę na koniec. Można powiedzieć w końcu. 6. sezon. Pierwsze zdobyte trofeum. Wygrywamy w finale Pucharu Niemiec. Mecz symulowałem oczywiście. Cały by dołączyć na ceremonię. Esposito i Bauer dają Puchar Niemiec Schalke. 6. sezon. W końcu jakiś puchar. Czy ten sezon będzie przełomowy? No wiecie się, oglądając dalszą część tego odcinka, to jest Esposito, cieszy się Schalke, całe się cieszy. Mamy to, chodzi mi o drużynę, wiem, że nie ma takiego miasta, tylko Kelsenkirchen, tylko ja nie umiem mówić. Fajnie, że w końcu udaje nam się zdobyć jakieś trofeum w tej przebudowie, więc nie skończymy tej przebudowy bez żadnego tytułu. Zaraz Aronson podniesie puchar. No i udamy się w celebrację, w celebrowanie tego sukcesu, bo za wygranie Pucharu Niemiec już mamy chociaż Ligę Europy. Dynamo Dresden no nie był jakiś mega drużyną, ciężką drużyną do grania. Naprawdę daliśmy sobie radę. Jestem zadowolony z zespołu. I Aronson podnosi puchar za Puchar Niemiec. Podnosi puchar za Puchar Niemiec. No i spoko, no. Cieszymy się fajnie. Czy udało mi się więcej coś osiągnąć, czy też nie?
Zaraz oczywiście wszystkiego się dowiecie. Dajmy chwilę radości naszym piłkarzom, kibicom, bo to było naprawdę udane spotkanie. No i w końcu Schalke ma jakiś puchar. Bauer do Aronsona. Aronson Amerykanin na prawej stronie. Co zrobi Aronson? Rzutka. Esposito! 1-0 dla Schalke w finale Ligi Europy. Piąta minuta. Sebastiano Esposito strzela gola, który daje prowadzenie Schalke. 1-0 w piątej minucie. Mega rozpoczęcie tego spotkania finałowego. Kampania, ale Aronson powinien tu wygrać. Ależ tu ratuje, nie wiem kto, ale ratuje przed stratą bramki Schalke, stojąc na linii bramkowej. No i Schalke ma kontrę, jest Jesus Ferreira. Ferreira podanie do Bauera. Bauer, Esposito, 2-0. Ależ kontra Schalke. Byli bliscy straty gola i wyprowadzają kontrę, po której strzelają drugą bramkę. Naprawdę mega akcja kontra Schalke. No i 2-0 dla Niemców, drużyny z Niemiec. Esposito. Franks podaje do Aronsona, świetne podanie. Aronson, lewa strona boiska do Bauera. Bauer do Esposito, 3-0. 30 minuta spotkania, a Schalke już prowadzi 3-0 z Getafe. Hat-trick Esposito. Niesamowity mecz tego włoskiego napastnika. Klucz drożny dla Schalke. Esposito. Ależ bramka Sebastiana Esposito. No, stadiony świata. To uderzenie. No. Czwarty gol Włocha w tym finale, ale za to jaki. Zobaczmy to na powtórce. Esposito. Niesamowity gol z przewrotki. Tu jest deklasacja w pierwszej połowie Getafe. Zobaczmy jeszcze raz. Esposito. Przepiękne uderzenie Włocha i Włoch strzela czwartą bramkę w finale Ligi Europy z Getafe. No naprawdę jest niesamowitym piłkarzem Sebastian Esposito. Co tu zrobił Aronson? Podaje do Ferreiry. Jesus Ferreira sam na sam z bramkarzem. Ferreira. Jeszcze ośmieszył bramkarza. 5-0. Pogrom Schalke w pierwszej połowie. 5-0. Deklasacja na rywali. Zobaczmy to na powtórce jeszcze. Ferreira tutaj, ależ nabrał sorię. 5-0. No pogrom. Co wam mogę powiedzieć? Pogrom. Mam tego świadomość, że ten wynik to jest totalna deklasacja. I takie finiki nie zdarzają się w finałach europejskich pucharów. No ale co zrobię? Dwie bramki jeszcze na symulacji, Moder i Esposito, bo drugą połowę przesymulowałem. No i Schalke wygrywa Ligę Europy. Notujemy z jeden z najlepszych sezonów w historii klubu. Mistrzostwo, Puchar Kraju, no i europejskie trofeum. Getafe zdominowane aż 7 goli. Nie stanowiło żadnego zagrożenia dla nas. Ogólnie bardzo dziwny mecz. Te 5 goli bardzo łatwo mi przyszło strzelić. Strasznie się otworzyli po tych moich pierwszym trawieniu i potem już to szło. 5-0, potem 7-0. No chyba jeden z najwyższych wyników w historii finałów europejskich pucharów. No ale co no. Tak się stało. Mamy to trofeum. Liga Europy jest nasza. No i dzięki temu mamy zapewnioną grę przyszłej edycji Champions League, z czego bardzo się cieszę. I nie mogę się doczekać. Aronson zaraz podniesie drugi puchar w tym sezonie, a ja zaraz przejdę do podsumowania naszego 6. sezonu Schalke przebudowy. Mogę powiedzieć jeszcze jedno. 7. sezon będzie tym ostatnim, bo zagramy w Lidze Mistrzów, więc dam im szansę zagrania w Champions League. No i zobaczymy, czy uda nam się wygrać Mistrzostwo Niemiec. Na pewno w odcinku numer 7 zakończymy karierę, przebudowę Schalke, bo nie ma sensu już jej moim zdaniem dłużej kontynuować. 7-0, pogrom. Teraz przejdziemy w ogóle do podsumowania tego sezonu. Przesymuluję sobie trochę, żeby jeszcze widzieć, kto wygrał Champions League.
No i dobra, przechodzimy do tabeli. No w lidze nie poszło nam tak kolorowo, dopiero szóste miejsce, więc wygrana w Lidze Europy daje nam to, że będzie jeszcze jeden odcinek. Lipsk zdominował ligę. No i ja raczej nie widzę nadziei, że wygramy mistrzostwo w następnym sezonie. Spada to Werder Bremen, Augsburg, którzy dopiero awansowali. Puchar Niemiec to my wygraliśmy. Obrona przed spadkiem, Union Berlin z Bochum będą jeszcze grali. Ja nie chcę to. Berlin wygrał. City wygrywa Ligę Mistrzów, my Ligę Europy, a Conference League wygrywa Marsylia. Jeśli chodzi o najlepszego strzelca, to jest znowu Ramos. Może Ramosa kupimy w następnym sezonie? Kim wie. Przejdźmy do naszego składu. Exposito 25 goli, 9 asyst. No i Włoch naprawdę dał radę w tym sezonie. Tak samo Ferreira, który kolejny kapitalny sezon notuje. I Bauer to samo. Moreno 7 goli jako rezerwowy, to też jest fajny wynik. I Aronson 10 asyst. Naszego najlepszego asystującego wraz z Ferreirą. Jakie cele były w tym sezonie? Wszystko mamy tutaj spełnione. Zarząd jest zadowolony z nas. Tutaj priorytet słabo, ale już nie inwestuje tak młodzież. Nie mieliśmy 3 czystych kont na wyjeździe. No trudno się mówi. No i okienko transferowe też trochę nie wypaliło. Ogólny mój bilans w Schalke to 105 zwycięstw, 7-7 remisów, 7-7 porażek, więc patrząc na to, że po jednym sezonie tam praktycznie byśmy wszystko na równi, to ostatnio idzie nam coraz lepiej. No i to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli wam ta seria się nadal podoba, zostawcie łapkę w górę, co najmniej 20. No i siódmy sezon będzie finałowym, a potem ruszamy. Wracamy do Anglii, by podbić Premier League. To tyle, dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Na razie.